Kelly, jesteśmy dzisiaj w twoim showroomie. Masz promocję swoich nowych kolorów kosmetycznych. Nim o nich powiesz, to powiedz, wiosna, lato 2019 to jakie kolory? Takie kolory, jak teraz pokazuję, nudowy, pomarańczowy, brudny, różowy, brudny, takie kolor bardzo modny, azjatycko-europejski. I tutaj wypuściliśmy 10 kolorów i w tym są połowa jest taki tony ciemniejsze i połowa takie kolory, które bardzo pasują dla Polek, który ma karnację jasną, tak? I tutaj pokazuję właśnie takie kolory i są bardzo popularne, modne w Korei, w Wietnamie i oni są zakochają w tych kolorach. I tak samo pokazuję tutaj dzisiaj dla Polek takie kolory, które te jasne na zakupy, na codziennie, do prasy i do tego jeszcze są kolor ciemniejsze na imprezę, event i tak dalej. Można też tutaj zrobić taki fajny miks kolorów, na przykład zrobić taki cien nudowy, brudny, na przykład z różowym, to wtedy wyjdzie taki idealny kolor, jaki chce. Mówi, żeby położyć jedną pomadkę tak, na drugą tak, i uzyskuje tak, się ten efekt. Tak, na przykład te pomadki można położyć na usta, tak delikatne, bardzo cienkie warstwy i poczekać 2-3 sekundy, aż... Aha, kłonie się pewnie. Tak, tak. I wtedy nałożę drugi kolor, co zrobi taki wtedy bardzo seksowne usty i uzyska taki kolor tak jak chcemy, tak? Na przykład wybieramy kilka kolorów i można dopasować do kolorów oczy, który powieki, tak? Cienie na powiekach. Tak, cienie powieka. I naprawdę na przykład dla nawet kobiety nie umie jeszcze dobrze pomalować, one od razu nie słuchają, bo dopiero po kilka sekund. One się utrwalają pewnie, tak? Tak, po kilka sekund pomalują, dopiero one se zrobią kształty, tak? I wtedy wystarczy takie cieniutkie warstwy i jeśli nic nie jemy, taki bardzo tłuste przez cały dzień, one trzymają przez 24 godzin, tak jak... Takie trwałe po prostu. Bardzo trwałe. Dobrze, a powiedz mi, bo zacząłeś tak naprawdę od branży fashion, tak? Od strojów. Skąd pomysł teraz na kosmetyki? Chcesz uzupełnić jakby swoją ofertę dla klientek? Tak, przede wszystkim dla kobiety najważniejsze strój, wygląd i tak samo usta, zapach, więc dlatego puściliśmy pierwsze kolejności w stroje, sukienki, a potem zapach i teraz usta. Może w przyszłości jeszcze będą kremy do skóry, fluidy, ale pomalutku. Zaczynasz na razie od pomadek, jakby uzupełnienie tak naprawdę stroju i kobiecości. A powiedz, dlaczego biznes w Polsce sobie wymyśliłaś? Bo mogłaś tak naprawdę w każdym innym kraju. Czy tutaj mieszkasz od lat? Mieszkam tutaj od 16 lat. Przyjechałam tu na początku, jak tylko studiowałam. Tak. Rodzice tutaj mieszkali. Przyjechałam po prostu do nich, tak? Jak zostałam tutaj, uczyłam, studiowałam i zakocham w Polsce. Kocham Polaków, kocham pogodę tutaj, bo u nas jest zawsze bardzo ciepło. I ludzie zawsze szukają gdzie inaczej, tak? I mi się podoba tutaj i pogoda, i ludzie. I wszystko. I po prostu tutaj jak teraz, jak drugi Wietnam dla mnie, tak? Tak jak zawsze gdzieś wyjeżdżam, tęknię bardziej za Polskę niż gdzie indziej. A czy jeśli chodzi o polskie kobiety, czy możesz powiedzieć, jak je oceniasz? Czy mają poczucie gustu, czy dbają o siebie? Zauważyłaś na przestrzeni ostatnich lat, że kobiety więcej zaczęły o siebie dbać? Tak. Przede wszystkim Polki bardzo ładne, porównywanie na przykład z inne kobiety z Europy, przykładowo z Niemiec czy z Francji, tam kobiety są bardziej
większe, tak? Takie... Bardziej kształtne. No. I Polki są takie zgrabne. Każdy tak mówi, tak jak mieszany... Słowiański, tak. Tak, inną urodę, taki zgrabny, seksowne i miłe. I teraz, jak przyjechałam 16 lat temu, na początku było tak, mi się kojarzyło, że kobiety wtedy ubierały takie bardziej proste, tak? Takie podobne, że nie, mniej dbają niż teraz, bo teraz każda, niektóra kobieta wygląda tak jak każda jest w beauty blogger, no, że fashionista, tak? I dbają o skórę, dbają o włosy, ubranie, naprawdę bardzo ładnie. Większa świadomość, prawda? I Polki chcą się też podobać. Kiedyś tak. Się nie musiały podobać, bo miały męża i siedziały w domu, natomiast teraz więcej Polek jest wyzwolonych, wydaje mi się, i to też pewnie z tym się wiąże. Tak, tak. I myślę, że bardziej w przyszłości kobiety jeszcze Polki bardziej jeszcze dbają. Tak? Oczywiście, bardzo szotu, tak. A powiedzmy jeszcze może wszystkim osobom, które będą oglądały, gdzie można kupić te twoje kosmetyki? Nasze kosmetyki można kupić na stronie internetowej www.kelly.com.pl albo na adres tutaj w showroomie Sielna 809, Warszawa. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie, dziękuję. Dziękuję bardzo.